Witam, z tej strony Kondzio, to najnowszy Angry Birds Star Wars. Jak słyszycie w tle leci znana wam nutka z filmu Gwiezdne Wojny, gra jest bardzo spoko, grałem w nią na moim smartfonie, ogólnie mi się podoba. Jest to oczywiście nawiązanie do filmu nawiązanie do filmu Gwiezdne Wojny, ale o tym każdy wie. Jak widzimy, teraz zaczynamy pierwszy level, jest to początek. Jak jest początek, to jest bardzo łatwo. Na początku będziemy grali z czerwonym ptaszkiem, czyli ptaszkiem, który był też w innych częściach Angry Birdsów. Jak widzicie, to ten po prawej, wzorowany na postaci z filmu Skywalkerze. Na początku po prostu trzeba wycelować, trafić i to wszystko. Jak widzimy, jest to pierwszy level, a raczej pierwszy poziom, więc nie będzie trudności z zdobyciem 3 gwiazdek. Byle jak uderzyć wystarczy, w sumie powinno wszystko się zawalić, powinniśmy zdobyć 3 gwiazdki. Mamy 3 gwiazdki. Jeszcze się zaraz upewnimy, czy będą to na pewno 3 gwiazdki. Na początku nasz Skywalker jest po prostu zwykłym ptaszkiem. W późniejszych częściach gry dostanie swój miecz świetlny, który tak jakby urozmaicica o wiele, wiele bardziej grę. Gra jest po części oparta na tym systemie z Angry Birds Space'ów, co jest bardzo fajne, bo w ogóle Angry Birds Space już było bardzo fajną częścią tej gry, jak i wszystkie wersje poprzednie, które no nie mają niestety sobie równych na smartfonach. Niestety, na pewno jest większa grywalność na smartfonach niż na PC-cie, ale mi i tak ta gra się podoba. No więc tu też mamy 3 gwiazdki, nie było to wcale ciężko tego raczej zdobyć. Teraz tak. Co jeszcze? No, dla mnie gra podoba się bardzo. Bardzo lubię Angry Birdsy, tak jak mówiłem przed chwilą. Jest po prostu bardzo dobry pomysł, został wykorzystany do stworzenia tej gry. Teraz niestety na pewno nie będzie 3 gwiazdek, gdyż wykorzystaliśmy 2 ptaszki. Będą to 2 gwiazdki. Nie no, trzeba to poprawić na początku, oczywiście. Nie będziemy jechać na 2 lub 1 gwiazdce. Chyba będę musiał uderzyć mniej więcej w to drewno, żeby to wszystko się zawaliło. Nie, nie udało się. No to próbujemy jeszcze raz. Chwila skupienia, chwila emocji. Leci, leci, czy będzie? Oj kurde, coś nie tak znowu poszło. Chyba raczej nie damy rady. Dobra, próba numer 3. Akcja. I one chyba się poruszają. Chyba się poruszają. Tak, 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 spadną, spadną, spadną. Mamy to, mamy 3 gwiazdki. Jest, wszystko jest. Plansza nasza, nie o sobie równych. Ja oczywiście żartuję. Jeszcze kilka plansz, mam nadzieję, że przejdę. Mam ograniczony czas. No, plansze są ogólnie spoko. Niektóre części ciężej jest rozwalić, niektóre trochę łatwiej. Fajne też jest w tej grze to, w późniejszym momencie wam pokażę. Wszystkie, tak jakby, wszyscy bohaterowie tej gry będą odblokowani i mamy taką jakby gablotkę, tam możemy wejść, coś takiego jak pokój trofeum, i jeżeli będzie na planszy, załóżmy, jakiś tam Lord Vader, ale nie będzie, bo on chyba jest w ostatniej planszy, nie wiem, nie przeszedłem tego do końca. No dobra, przyszliśmy sobie achievement na 10 gwiazdek, mamy odblokowany bonus level. Jeżeli potem, załóżmy, spotkamy postać, na przykład C-3PO, to ten taki żółty robocik, to chyba z tego co pamiętam był R2-D2,
to właśnie teraz zagramy to postacią i zostanie ona odblokowana w naszej gablotce. Jak widzicie, teraz było pokazane, jaka działa każda moc ptaszka. No to jedziemy. O, i właśnie, tu jest ten motyw wzięty z Angry Birds Space'ów, że jest czasoprzestrzeń, jest grawitacja i grawitacja oczywiście nas przyciąga. Coś nam nie wyszło, ale... Zobaczymy, jaki będzie wynik. W sumie gram pierwszy raz. Trafiliśmy. To właśnie jest spoko. Ptaszek, gdyż rozlatuje się na wszystkie części, w sumie trudno jest trafić, ale z drugiej strony no, można na farcie, tak jak ja, wygrać rundę. No jak widzicie, kolejny poziom na 3 gwiazdkach, bonusowy poziom na 3 gwiazdkach, jestem z siebie dumny. O, i mamy właśnie czarnego mistrza Obi-Wan Kenobiego. Jak widzicie, zaraz będzie pokazana jego moc. Coś jakby taka fala uderzeniowa, co będzie całkiem przydatne w późniejszych poziomach. No to teraz zobaczymy, jak będzie się nam nim grało. Naciągamy, jak to mówiła pani Grażynka. Naciąga się ptaka, strzela się ptakiem. Teraz wiemy, jak już działa ta moc, no to powinienem to przejść za pierwszym, drugim, być może trzecim razem. Zobaczymy, jak się uda. Fala uderzeniowa poszła, wszystkie wieże zostaną zniszczone, no. Stmuchnęło to jak domek z kart. Padły jak World Trade Center. No tylko walnął ptaszek, a nie samolot. No, latający ptaszek to też może być samolot. Nie wnikajmy. No więc... 2 gwiazdki na Astrze niestety, ale przyszliśmy jednym ptaszkiem. Później kiedyś to poprawimy. No i jak widzicie, w tej planszy są... tak jakby świnki, które za wszelką cenę chcą utrudnić nam grę. Jeżeli dostaniemy z jego broni, to chyba zostaniemy ogłuszeni, ale jeżeli my go ogłuszymy, to na pewno nie będzie problemów. Z tego co wiem, to jeżeli w późniejszym czasie dostaniemy właśnie świnko Skywalkerem miecz, to będzie można tak jakby odbić te strzały. Wiem także, że będzie też postać, tylko nie pamiętam, jak się nazywała, która strzela właśnie takimi, z takiej broni. A więc tak, teraz niestety nasz Skywalker nie ma miecza, więc nie odbijemy, ale postaram się wam pokazać, co się dzieje, jak ptaszek dostanie z pistoletu. Jak widzicie, ogłusza go. Dlatego spróbujmy jeszcze raz. Jak widzicie, rozgrywka staje się coraz ciekawsza, coraz trudniejsza. Jak widzicie, też ta właśnie broń może niszczyć resztę planszy, co czasami kombinacyjnie wychodzi bardzo spoko. Jest to po prostu fajnie przemyślane. Puch, udało nam się. I czy... damy radę chociaż na 2 gwiazdki? Daliśmy radę. Myślę, że można lecieć w następny poziom. Coś miałem powiedzieć i zapomniałem. No ale cóż, ciekawe jak pójdzie nam to. To spróbujemy przejść jak najlepiej. A więc naciągamy, strzelamy i... Nie wyszło mi użycie jego skilla, tak więc spróbujmy jeszcze raz. Było blisko niestety. Jedna świnka nie została trafiona. I... TNT zostało uruchomione. Nic to tam niestety nie dało. Może cegła trafi? Nie trafi. Aj szkoda, bo... byłoby to w sumie zbyt piękne. Na razie... jak włącza się grę, są takie jakby 2 planety. Gramy teraz na pierwszej planecie. Druga planeta zostanie odblokowana, jeżeli przyjdziemy jakiś tam... ciąg plansz w tej pierwszej planecie, czyli wiecie, najpierw trzeba przejść jedno, żeby dojść do drugiego. No na razie niestety są to tylko 2 planety i rundy bonusowe. Mam nadzieję, że w jak najszybszym czasie wejdzie update, który nie pomoże, tylko doda nowe plansze, bo gra, jak widzicie, no według mnie jest bardzo spoko. Można w nią pograć na nudne
wieczory. Jest to w sumie dobre zagospodarowanie czasu. No coś nam nie wychodzi, coś nam nie wychodzi. Zawsze zostaje ta jedna świnka. Prawie jak Peppa. I się strasznie śmieję. Na razie wam nie pokażę, ale pokażę. Albo i pokażę, nie wiem. Jeżeli przegra się planszę, wykorzysta się wszystkie ptaszki i nie rozwali wszystkich świń, wyskakuje nam Lord Vader, który śmieje się swoim strasznym głosem. No, dzieci to można wystraszyć. No, to jest też całkiem spoko dodatek. No, są właśnie... no to poleciałem. I takie niby zwykłe jakieś urozmaicenia. No, gra staje się lepsza. Ciekawe jak teraz pójdzie. Nie, chyba nie dam rady przejść tej planszy jednym ptaszkiem. Nie wiem dlaczego się siłuję, no ale spróbujmy jeszcze raz. I dupa. Zawsze zostaje albo jeden, albo dwa. No nie mogę jeszcze rozgryźć, mam nadzieję, że w końcu to rozgryzę. A chyba to też nam nie pomoże. Porażka. Jeszcze raz porażka. Nie wiem dokładnie, w które miejsce trafić. Na pewno postaram się to rozgryźć. Myślę, że do następnego odcinka to plansza zostanie na pewno rozgryziona. Niby jest ten celownik, jest łatwiej. Jak widzicie, nie mogę przejść. Coś właśnie tutaj patrzę. Skaczą mi FPS-y, co wygląda nie za ciekawie, ale ciekawe jak to będzie wyglądało na filmie. Mam nadzieję, że zbyt mocno nie będzie klatkowało. No ludzie, święci, aż mam takiego słabego kompa, że klatkuje mi taką grę. No nic, trudno. Także też jedyne co powinno być dodane do tej gry, tak jakby poziom trudności. Nie wiem, powinien być poziom easy i poziom na przykład medium, albo łatwy i ciężki, co pomogłoby na pewno, a raczej utrudniło grę poprzez wyeliminowanie na przykład celownika. Nie, na razie kończymy z tą planszą. Teraz jak widzicie przeszedłem już 8 mapek, 8 poziomów. No jest siła, jest moc. Teraz pokażę wam, to są te dwie planety, a teraz pokażę wam to gablotkę. Jak widzicie mam na razie 6 postaci. Mam nadzieję, że jak najszybciej odblokuję ich więcej. To jest właśnie bardzo fajne takie trofea. No, mi się podoba. Tu jest Jedi, widać też twarz Lorda Vadera i innych postaci. Tak więc dziękuję i do widzenia. Nie musiał to obrobić.